Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Marek usiadł przed komputerem, gotowy zarezerwować bilety na wakacje. Nie zawiedź mnie, powiedziała jego żona, przynosząc mu filiżankę kawy. Marek kliknął kilka razy, przeglądając różne oferty. Zarezerwowałem, zawołał z dumą. Super, dokąd lecimy? Zapytała żona z entuzjazmem. Marek zbladł. I na Malbork, zamiast na Malediwy.